Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony, witam serdecznie na kolejnym treningu w stylu Rób Ruch, ukłon dla wszystkich stałych, a także dla nowych widzów. No i teraz zaczynamy rozgrzewkę za dosłownie 5 sekund, więc przygotuj się. Zaczniemy od pajacyków na zmianę z biegiem bokserskim. Minutka, każde ćwiczenie w rozgrzewce wykonujemy po minucie, a potem w części głównej będziemy już działać na ilość po prostu, czyli będzie na przykład do zrobienia 10 powtórzeń jakiegoś tam ćwiczenia. Póki co skaczesz sobie pajacyki cały czas. Chodzi o to, żeby tutaj tylko pobudzić serducho, pobudzić mięśnie do pracy, więc działaj. Możesz sobie tutaj zmieniać na zmianę bieg bokserski, tak ja to zrobiłem. Możesz też robić sobie pajacyki dowolnie, nie przejmuj się. Chodzi o to, żeby po prostu jakaś forma cardio na początku była. Ja przez te ostatnie 30 sekund tego ćwiczenia przypomnę tylko, że plan jest taki, że najpierw robimy rozgrzewkę. Będzie kilka ćwiczeń rozgrzewkowych, właśnie takich ogólnorozwojowych, mobilnościowych głównie, a potem w części głównej będziemy się skupiać bardziej na wzmacnianiu, ale też usprawnianiu, czyli efekt ma być taki, że masz silne mięśnie, sprawne mięśnie, takie wytrzymałe mięśnie, ale też umiesz swoim ciałem zarządzać, bo jak sama nazwa serii kanału Rób Ruch, czyli ruszaj się, a nie tylko ćwicz, nie tylko rób jakieś konkretne ćwiczenia, które cię spompują. Już widzisz następne ćwiczenie, ono rusza dosłownie za 3 sekundy i już teraz zaczynamy od zwijania kręgosłupa, przechodzimy sobie do podporu i później powrót. Biodra do góry odwijamy. Nie przejmuj się, ile powtórzeń zrobisz, po prostu działaj przez tą minutę. Widzisz, co masz do zrobienia, więc staraj się naśladować, a ja Ci tylko szybko powiem, co nas czeka dalej, bo dalej nas czeka właśnie po rozgrzewce ta część główna i tam będziemy trenować w obwodzie, czyli znowu będą jedno ćwiczenie po drugim, 10 sekund przerwy dosłownie między ćwiczeniami. I będziemy robić 3 takie obwody tej części głównej. I teraz, jeśli dasz radę zrobić tylko jeden obwód, no to zrób jeden, ale jeśli masz tylko siłę i masz czas, to zrób 2 obwody, a idealnie byłoby, żeby zrobić 3 takie obwody. Więc mam nadzieję, że zostaniesz do samego końca. No i przypominam, koniecznie daj znać w komentarzu, że jesteś obecny, że robisz, że realizujesz. Po prostu wystarczy, jestem obecny, dzięki za dziś, cokolwiek, po prostu daj znać, zostaw tego krzyka w górę, ja dzięki temu wiem, że to nie jest robione po prostu, żeby tylko robić, tylko faktycznie ktoś po drugiej stronie jest i robi. Póki co przechodzimy do pozycji podporu i robimy sobie rotację w wykroku, czyli jedna noga jest daleko z przodu, druga z tyłu, ta noga, która jest z tyłu, jest wyprostowana w kolanie, staram się kolano tej nogi, która jest do przodu, dawać lekko do zewnątrz, zresztą tutaj bardzo fajnie się to odbija w lustrze, więc widzisz dokładnie jeszcze z drugiej strony, jak to powinno wyglądać. No i pracujemy sobie po 30 sekund na stronę. Będzie sygnał, gdy będzie zmiana, więc po prostu pracuj. I zmiana strony, druga strona teraz pracuje, zasady są dokładnie te same. Oddychaj, wykonuj sobie to spokojnie. Tutaj przecież nie działamy na ilość. Zresztą nawet w części głównej, gdy ja będę robił 10 powtórzeń, a ty zrobisz 8, to przecież nic się nie stanie. Chodzi o to, żeby te ruchy robić w miarę dokładnie, żeby ciało się wzmacniało, ale wzmacniało w takiej dobrej konfiguracji, a nie robiąc ćwiczenia byle jak. Więc zwróć uwagę na tą technikę i po prostu pracuj, staraj się naśladować. Zrobione. Za 5 sekund kolejne ćwiczenie, czyli przekładanie kolan w pozycji 90-90. I zaraz prezentuję taką łatwiejszą wersję, gdzie dłonie są z tyłu, gdzie dłonie mnie podpierają. Przekładam kolana, a jeśli czujesz się pewnie, to możesz te dłonie zabrać i możesz po prostu wykonywać sobie jakby w powietrzu. Dłonie w powietrzu i tylko przekładasz kolana z boku na bok, a za chwilę dodam jeszcze jedną wersję, utrudnienie takie, gdzie będę jeszcze wychodził do góry. Minuta pracy, przekładamy, o, ja już teraz pokazuję tą najtrudniejszą wersję, gdzie tutaj biodra działają całkowicie w pełnym zakresie, więc wybierz sobie wersję dla siebie i pracy. No i super, mamy zrobione i za 5 sekund, 3, 2, zaczynamy stół, więc jesteśmy w podporze tyłem, minuta pracy, właśnie stół,
czyli wypychamy biodra najwyżej jak się da i opuszczamy do dołu. Staramy się pracować właśnie poprzez pracę biodra, napinamy pośladek, staramy się nie wypychać brzucha do przodu. Tutaj równocześnie dłonie odpychają nas od ziemi, staramy się robić długą szyję, czyli barki są opuszczone do dołu. No i tak sobie pracujemy ruchem zawiasowym w biodrze, góra, dół, góra, dół, góra, dół, spokojnie, z kontrolą przez całą minutę. Moi drodzy, rozgrzewka za nami, teraz chwila przerwy, za chwilę zaczniemy część główną, gdzie będziemy naprawdę mocno trenować tym razem całe ciało. I oczywiście chcę Wam tutaj w tej przerwie tylko powiedzieć, że wszystkie te treningi, które tutaj znajdziecie na Rób Ruch, są też w aplikacji treningowej Człowieku Rusz Się, ale to co najważniejsze, to w tej aplikacji czeka mnóstwo programów treningowych, które mają Wam pomóc w kształtowaniu formy fizycznej, na kręgosłup, na mobilność, treningi wzmacniające w domu, kalisteniczne, treningi na siłowni, treningi sprawnościowe, na przykład stania na rękach, szpagatu i tak naprawdę znajdziecie tam wszystko, naprawdę 2 lata pracy, żeby zbudować bardzo dobrą, wszechstronną formę fizyczną, więc jeśli chcecie i myślicie o tym tak na poważnie, nie po prostu trenujecie sobie od czasu do czasu na YouTubie, tylko naprawdę chcecie zrobić dobrą formę, chcecie korzystać z moich metod, chcecie korzystać jakby z kontaktu ze mną, bo ja też tam jestem dostępny, możecie do mnie napisać, ja Wam odpowiem, no to zapraszam, w opisie macie link, wystarczy założyć konto i przez 5 dni możecie sobie apkę przetestować za darmo. A tymczasem część główna, zapraszam. Koniec przerwy na reklamę, zaraz zaczynamy część główną za 10 sekund i to będzie takie ćwiczenie, gdzie będziemy robić zakrok, później wykrok, wyskok, zakrok, wykrok, wyskok. 5 razy ta sekwencja na jedną stronę i później 5 razy ta sekwencja na drugą stronę. Więc zakrok, wykrok i robimy sobie przysiad, wyskok i znowu zejście do przysiadu i od nowa. Zakrok, powoli wykrok, przejście do pozycji przysiadu, wyskok, lądowanie i znowu mięciutko i tak 5 razy na stronę. Zwróć uwagę, że przy wyskoku ja wyskakuję z takiego półprzysiadu i również ląduję do półprzysiadu. Fajna, eksplozywna praca dla nóg. Zobaczysz, wygląda to bardzo tak łagodnie i pieszczotliwie wręcz, ale po zrobieniu wszystkich powtórzeń poczujesz, jak twoje nogi pracują. Ja już robię zmianę, ty też możesz zrobić zmianę i pamiętaj, po 5 razy na stronę. Jeśli nie zdążysz wszystkiego, no to trudno, jeszcze będzie drugi obwód, więc też się zapoznasz teraz z tym ćwiczeniem, to później zrobisz wszystkie powtórzenia tak, jak trzeba. Teraz się po prostu rozkręć i zobacz, jak to będzie. Ja już lecę tą drugą stronę i faktycznie powiem ci, że czułem mocno te nogi po wykonaniu tego ćwiczenia, więc w kolejnej serii prawdopodobnie poczuję mocno, a jak zrobisz 3 obwody, to już w ogóle będzie sztos, nogi popracują naprawdę mocno, tutaj mamy pełne zakresy ruchu, pełne spektrum, więc świetnie. Koniec i teraz mamy czas przerwy, jeszcze 10 sekund przerwy i teraz będziemy wolno schodzić do pompki, aż do położenia klatki piersiowej, dłonie w bok i później powrót siłą. Jeśli nie dasz rady zrobić w pełnej wersji, to zrób wersję z kolan. Pamiętaj, że przechodzimy do pozycji pompki, teraz powolutku, powolutku opuszczaj. Pierwsza się kładzie klatka piersiowa, nie brzuch, tylko klatka piersiowa, ręce w bok i powrót i góra. I tak sobie pracujemy, czyli jak najwolniej do samego dołu, ręce w bok i później góra. Dzięki temu, że robimy to wolno, no to ekscentrycznie nam fajnie mięśnie działają. Dzięki temu, że schodzimy do samego dołu, to mamy fajną pracę w pełnym zakresie ruchu. No i mamy tutaj pracę i koncentryczną, i ekscentryczną, bo przecież wrócić do góry też trzeba. Upewnij się tylko, że mocno napinasz całe ciało. Brzuch napinasz, pośladki napinasz, nogi napinasz, tak żeby do góry unosić i później opuszczać całą sztywną linię całego ciała, a nie tam, że brzuch opada, że się rozluźnia, że w lędźwiach się wyginasz, że tyłek opada, tylko tu musi być ciało napięte, więc musisz się po prostu tego nauczyć. Super, zrobione. Teraz jest 15 sekund przerwy i kolejne ćwiczenie to jest taki brzuszek
ale przejście do siadu równoważnego, czyli zaczynam z pozycji leżącej o nogach ugiętych, robię jakby brzuszek do góry, ale w tej ostatniej fazie unoszę kolana, więc zaczynamy z pozycji leżącej, nogi ugięte i teraz praca ramionami, wyjście, przytrzymanie siadu równoważnego i powrót do leżenia. Im wolniej to zrobisz, im bardziej dokładnie skupisz się na napinaniu brzucha, im mniej będzie jakiegoś tam szarpania albo takiego luźnego opuszczania, tym lepiej, tym większa praca będzie właśnie mięśni brzucha. Nogi zgięte zapewniają nam lepszą kontrolę miednicy i lędźwia powinny być tutaj przylepione, gdy kładę się na plecy. No po prostu muszę czuć, że pracuję brzuchem, muszę czuć, że robię to dobrze technicznie, że mam kontrolę nad tym ruchem i nad swoim ciałem, wtedy wszystko będzie ok. Ja tutaj też nawet drobne potknięcie mi się zdarzyło, bo naprawdę jeśli tutaj zaangażujesz ten brzuch porządnie, no to po prostu to ćwiczenie będzie dość wymagające. Fajnie, bardzo popracuje tutaj mięsień prosty brzucha, więc masz okazję go powzmacniać, a to przecież dość istotne, właśnie ten prosty brzucha. Super, mamy zrobione i teraz kolejne ćwiczenie już widzisz na ekranie, masz jeszcze 10 sekund przerwy i to będzie cyrkiel, czyli jesteśmy w podporze bokiem, w takim planku bokiem i będziemy sobie szli. U mnie troszeczkę mało miejsca w biurze i trochę musiałem tutaj się nakombinować. Jeśli robisz to na panelach czy jakiejś śliskiej powierzchni, to w ogóle idealnie. Wtedy pod dłoń dajesz sobie jakąś tam szmatkę, ręcznik i można to robić. Wtedy robi się to naprawdę wygodnie i przyjemnie, więc po prostu pracuj. Robimy pełen obrót na jednej ręce i później pełen obrót na drugiej ręce. Pamiętaj, mocno napinaj brzuch, mocno napinaj pośladki. Staraj się utrzymać prostą linię całego ciała, no i też oczywiście długa szyja, więc mocno na tej ręce musisz się podpierać. Jeśli by to było za trudne, to możesz to ewentualnie spróbować zrobić na przedramieniu. I druga strona, ja już sobie też lecę, no to ćwiczenie naprawdę jest wymagające. Na szczęście robimy tylko po jednym cyrklu w każdą stronę, no ale pamiętaj, trzeba zrobić 2 albo 3 serie tego treningu. Wtedy po prostu będzie najlepsza opcja, żeby mięśnie najbardziej popracowały. Największa praca, też tobie będzie łatwiej, bo się nauczysz tych ruchów, więc tylko skorzystasz, jeśli zrobisz więcej niż jeden obwód. Dobra, cyrkle zaliczone i teraz ćwiczenie, które będzie bardzo fajnie angażowało tylną taśmę, grupę kulczowo-goleniową, pośladki, no i troszeczkę zginaczy bioder. Z leżenia na plecach będziemy unosić się całe ciało do góry, będziemy oparci tylko na łopatkach i na piętach i na zmianę będziemy przyciągać kolano do klatki, czyli unoszę biodra i teraz kolano do klatki i powrót. Drugie kolano, powrót. Więc to, że ciało zostaje w oparciu na jednej nodze, to naprawdę zmienia zasady gry. Praca jest dużo większa, więc na zmianę pracuj lewa, prawa, lewa, prawa. Staraj się unosić wysoko biodra, staraj się napinać pośladek, staraj się nie wypychać do przodu brzucha i tylko 5 razy na stronę. Ja sobie ręce celowo dałem na bok, po to, że jakby były wzdłuż tułowia, to pewnie bym się nimi troszeczkę odpychał, a tak to muszę cały czas pracować tylko grupą kulszowo-goleniową i odcinkiem lędźwiowym, więc świetne ćwiczenie. Tym razem mamy 15 sekund przerwy i teraz znowu będzie praca mocna centrum, ale nie tylko centrum, bo ramiona, plecy, wszystko tutaj będzie działać. Będziemy sobie robić taki spacer trochę w planku. Zwróć uwagę, że tu są ramiona inaczej ustawione. I jeszcze z tego planka zwykłego będziemy przechodzić do planka bocznego i jeszcze będziemy robić kolano do łokcia. No, pewnie ten pierwszy obwód jest na rozgrzewkę, a później w drugim obwodzie będziesz wiedzieć, co robić. Więc 3 razy spacer, rotacja, przekładamy do podporu bokiem, łokieć do kolana, wracam. I teraz 3 kroki do tyłu. 1, 2, 3. Do rotacji bocznej, kolano, łokieć. Druga strona. Kolano, łokieć, powrót i znowu do przodu. 1, 2, 3. Do podporu bokiem, kolano, łokieć. Druga strona. Kolano, łokieć, ekstra. I do tyłu. 1, 2, 3. Podpór bokiem, kolano, łokieć. I kolano, łokieć. I jeszcze raz. 1, 2, 3. To już chyba ostatni raz. Kolano, łokieć. I kolano, łokieć. Przyspieszyłem troszeczkę. Super. Zaliczone. Zrobione. Minuta przerwy i zaczynamy nasz drugi obwód. Pewnie czujesz zmęczenie. Nie przejmuj się. Weź łyka wody. W minutę się w miarę zregenerujesz. Pooddychaj głęboko. Zaraz zaczynamy drugi obwód. Nie wyłączaj tego materiału. Musimy zrobić jeszcze drugi obwód. Później znowu minuta przerwy. Trzeci obwód. Minuta przerwy. Teraz umowa jest taka, że ja już teraz nie będę gadał, odezwę się dopiero na koniec drugiego obwodu i później na koniec trzeciego obwodu. Ty wiesz, co robić. Omówiłem ci technikę, masz już to przećwiczone. Teraz w drugim, trzecim obwodzie możesz dać się wszystko. Możesz to zrobić po pierwsze w
pełnym zakresie ruchu, po drugie, poprawnie technicznie, po trzecie, wszystkie powtórzenia zgodnie z planem, no i możesz po prostu się wkręcić na wyższe obroty. Zostało Ci 20 sekund przerwy, a ja to tylko wykorzystam na to, żeby Ci przypomnieć, że aplikacja treningowa Człowiek Rusz Się masz w opisie link, jak sobie założysz konto, to właśnie w tym linku w opisie, to przez 5 dni ją przetestujesz za darmo, a ja tam jestem do Twojego kontaktu. Zróbmy wspólnie dobrą formę, a tymczasem zaczynamy drugi obwód. Okej, poszło.
No i jestem ponownie, witam na drugim końcu, na końcu drugiego obwodu. Jak tam? Mam nadzieję, że poszło Ci dobrze. Pamiętaj o tym, że w komentarzach sprawdzam obecność. Daj znać, czy zrobiłeś, ile obwodów, jak Ci poszło, co trudne, co łatwe. Generalnie daj znać nam po prostu, że to, co robimy, Ci się przydaje i że realizujesz. Będzie nam po prostu miło, będziemy wiedzieli, że jest to dla Ciebie istotne. Masz jeszcze 40 sekund przerwy, więc wykorzystaj to na łyk wody, na kilka głębokich wdechów i zaraz zaczynamy kolejny obwód. Pomyśl sobie, inwestujesz 20 minut na ten trening, a efekty, korzyści dla Twojego ciała, dla Twojego ducha naprawdę są niesamowite, pod warunkiem, że będziesz to robić regularnie. Bo oczywiście jak człowiek nie zepsuje sobie formy w tydzień, tak samo jej nie zbuduje w tydzień, więc rób te treningi regularnie, żeby mieć dobre efekty. Żeby być w tych 5% ludzi, którzy są naprawdę sprawni, zwinni, zdrowi, a nie jak większość społeczeństwa, no bo niestety aktualnie szału nie ma. Tymczasem za 2 sekundy zaczynamy kolejny obwód i poszło! Zaczynamy od nóg, ja się jeszcze odezwę na koniec. Trzymam za Ciebie kciuki, trzeci obwód to nie przelewki, więc jedziesz!
Jestem znowu. Bardzo się cieszę, że jesteś do końca, że robisz. Trzeci obwód naprawdę jest dla najwytrwalszych, więc szacuneczek, gratulacje. Ćwiczenia dzisiaj były skomplikowane, niektóre były złożone, jeśli chodzi o właśnie sposób poruszania, więc dzięki temu nie tylko wzmocniłaś mięśnie, ale także usprawniłaś całe ciało i poprawiłaś swoją kontrolę nad tym ciałem, a to jest przecież najistotniejsze, żeby panować nad ciałem, a nie tylko je ślepo pompować na siłowni. Więc mamy to zrobione, tak naprawdę 3 obwody. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, widzimy się za tydzień, poniedziałek, 6 rano, kanał Rubru. Cześć, Damian Bugański z tej strony, żegnam się. Do zobaczenia.